Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku, nareszcie długo wyczekiwany przeze mnie przynajmniej wojownik full legendarny i będziemy sobie testować, ile my w tych lochach faktycznie na tym wojowniku jesteśmy w stanie pocisnąć. Wiadomo, że jest to no dość słaba klasa, jeżeli chodzi o lochy, więc nie oczekuję tutaj jakichś dużych cudów, ale może jakiś level, może nawet jakieś dwa udałoby się pocisnąć, biorąc pod uwagę, że jesteśmy przebrani, zmienialiśmy w międzyczasie kamyki, też mamy już bardzo fajne, no i tutaj pachołki również wiadomo, że są mniej lub bardziej przebrane, także zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli jesteście fanami wojownika, to tak jak standardowo, tak jak było w przypadku druida, paladyna, berserka, jeżeli jesteście fanami właśnie wojownika, to możecie tego kciuka w górę zostawić, albo po prostu jeżeli chcecie, żeby ten film jakoś lepiej tam poszedł, to na dół możecie sobie zjechać kciuk w górę, bardzo mile będzie widziany przeze mnie, oprócz tego subskrypcja z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, no i wiadomo, Discord i Twitch, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Na Twitchu dzisiaj o godzinie 18 będzie również live'ik, więc na niego serdecznie zapraszam. I jeszcze tutaj wspomnę, że nagrywam ten film i film z Łowcy Demonów jeden po drugim, dlatego że w czwartek nie będę miał czasu na nagrywanie, więc nagram delikatnie na zapas, także nie wiem, który wleci po prostu pierwszy, ale tak czy siak to wszystko jest aktualne. I okej, co tutaj na tym wojowniku się pozmieniało? Może do tego przejdziemy. Tu mi się wszystko nagrywa, dźwięki są, także wszystko jest git. No tak, mamy 15 tysięcy siły, teraz lecimy sobie do 12 tysięcy tutaj HP w podstawach, także no już wiadomo, od 420 levela, czyli od marca tak naprawdę końcówki, lecimy już sobie tutaj w golda. Także tak to wygląda. No i w tym momencie jesteśmy top 4 na serwerze. Myślę, że tutaj Pikachu i Keromero jesteśmy w stanie pokonać. Wydaje mi się, że nie ma, w sensie no to są takie walki 50 na 50, albo my wygrywamy, albo oni. Keromero jest tutaj tym, nie druidem, tylko berserkiem, więc tym bardziej w tym PvP jest na niego dość łatwo. Z tym, że no Keromero tutaj te statystyki ma dość dobre, dlatego, że on ma kamyczki, jak widzicie. Chociaż nie ma takich mocnych wcale, po 1400 plus minus. Natomiast my w sumie mamy no 1320, tu jakieś 1360, to nie wiem, czemu tego w broń nie wsadziłem, ale to tam mniejsza z tym, także no troszkę na tych kamykach tracimy, a jeżeli chodzi o statystyki, no to w tym momencie mamy 25200, gdzie on ma tutaj 24700, także no delikatnie już do przodu o 500 podstaw wyszliśmy, także to jest git. No i druga osoba to jest Pikachu, z którym również walki są close, tylko że Pikachu to już w ogóle ma tutaj prawie po 1500, nawet tu ma jeden 1500 kamyk, także no on na tych kamykach bardzo dużo zyskuje, ale jeżeli chodzi o statystyki, no to no, można powiedzieć, że jesteśmy nie jakoś tam bardzo, ale już musieliśmy go w ogóle wyprzedzić, bo mieliśmy te statystyki do tyłu, no a w tym momencie go wyprzedziliśmy, on traci powiedzmy no 400 statystyk, 400 podstaw do przodu jesteśmy, także też nie jest źle, więc tak to po prostu z nimi wygląda, także z nimi te walki są dość bliskie. No i tutaj na samym top 1 jest In Your Face, którym póki co nie mamy totalnie do niego podjazdu, dlatego że tak, no jeżeli chodzi o statystyki, to on można powiedzieć, że no jest tak blisko, nie? Ile on tutaj ma? 25500, czyli powiedzmy, że ma tam 500 podstaw więcej od nas, także to nie jest jakoś dużo, no ale wiadomo, zbugowany bonus profesji u Paladyna daje mu tych statystyk naprawdę sporo, oprócz tego on jeszcze ma tutaj mocne kamyki, także no jest potężnym zawodnikiem, no ale to jest taki nasz final boss tego serwera, musimy jakoś w końcu go pokonać. Zobaczymy, czy się to uda. Wiadomo, wszystko tu jest jeszcze możliwe. On zresztą ma też bardzo dużo expa. Cały czas utrzymuje tą przewagę statystyk, chociaż wydaje mi się, że miał większą aniżeli kiedyś. Więc wydaje mi się, w sensie, no dobrze, że miał kiedyś większą, także może tutaj coś w expa było lecone, dlatego że no level ma najwyższy na serwerze, już prawie 450 dobija, więc nie wiem jak to tu u niego wygląda, no ale my lecimy cały czas 100% w golda. Na pewno też ma lochy dalej, bo tak jak mówię, my tych lochów dawno nie klikamy. Ostatnio to było 31 maja, ok, czyli prawie już 2 miesiące minęły od klikania lochów i to też nie było jakoś tam bardzo dużo, to były tylko 2 lochy w ogóle, zobaczcie. No ale okej, dobra, na wstępie tak, polecimy sobie w kółeczko. Zrobimy tutaj arenkę, odbierzemy sobie wehikuł, no i będziemy lecieć w te lożki. Zobaczymy, jak to pójdzie, tu siłę sobie możemy w sumie kupić i jeszcze oczywiście zerknę, czy wszystko jest zaczarowane i wszystko jest ulepszone, ale to zaraz. Dobra, poczekajcie, to odbierzemy, tutaj sobie jeszcze poodbieramy, awanturniczość sobie weźmiemy z przygodomatu, no i polecimy z tutaj arenką, zobaczymy, jak nam pójdzie. No na arence, tak jak mówię, no raczej większością wygrywamy, tu z tym Zastinem też jest często close, on jest jeszcze berserkiem, o, teraz nawet 3 razy z rzędu z nim
przegraliśmy, ale generalnie no też różnie, czasem z nim wygrywamy, czasem przegrywamy, no ale to jest bardzo mocny serwer, nie? Tu możemy jeszcze spróbować, w sumie znowu przegrana, okej, teraz dopiero wygrana, no ale mówię, no z nim jest bardzo różnie, ale on też ma bardzo mocne statystyki, tu w sumie na niego nie patrzymy, ale on ma 18 tysięcy plus 5 to jest 23 600, no to ma słabsze te statystyki. Gemiki w sumie też ma słabsze, to dziwne, bo on jest berserkiem, tego HP zobaczcie ma o wiele mniej, no ale z nim większość wygrywamy. Teraz jakieś były takie, można powiedzieć, że dość dziwne walki. Dobra, arenka zrobiona, tutaj sekretnie poufna misja dnia, nie ma sensu na razie robić, misyjki później, no i okej, wchodzimy i standardowo lecimy sobie od lewej strony do końca, wiadomo, strefa światła już dawno zamknięta. Także zostało nam tak naprawdę 3, tutaj 6, 7 lochów. Także okej, lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie. Upiorny jeźdźca jest paladyn, mocny, na którym wiadomo blok jest bardzo często, ja to wielokrotnie powtarzam, w ogóle zauważyłem, że na wielu odcinkach mamy podobne lochy do ubijania, to taka ciekawostka, no ale tutaj tyle już na nim staliśmy, tyle już nie próbowaliśmy go w ogóle ubić, że chyba on będzie do zrobienia, biorąc pod uwagę, że zobaczcie, każda prawie próba jest, no taka można powiedzieć dość bliska, także chyba go tu ubijemy, dokładnie, udało się. Od razu tu będę zapisywał, wiecie co, te rzeczy, ja tu mam bardzo dużo lochów w ogóle zapisanych, to sobie zapiszemy, ale całą resztę to chyba odznaczę, bo my już to widzieliśmy na odcinkach, także nie ma problemu. No i tak, no jeżeli chodzi o tę topkę na tym serwerze, no to pamiętacie jaki ten serwer był na początku, kto śledził tą serię, można powiedzieć od 1 tam maja bodajże 2020 roku, no to wie, że no ciężko tu było, bardzo ciężko, nawet, o już mam plecak pełen, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że ten serwer był mocniejszy od W50, tak szczerze, pod tym względem, że no tutaj bardzo szybko ludzie skipowali różne rzeczy, z tego co pamiętam to tutaj ktoś 15 serce to już miał po 2 tygodniach serwera, więc no serwer był naprawdę bardzo mocny. Oj, źle zrobiłem, dobra, to możemy rozmontować i teraz sobie polecimy na wojownika zobaczyć jak z tym paskiem, ale tu zdecydowanie jest słabszy i tu ewentualnie jeszcze będziemy sobie mogli te dwa itemki sprzedać, jeżeli już nie będzie miejsca. Lecimy dalej, mamy Valar Aukara i to również jest paladyn, na którym chyba się zatrzymamy, ale chwilę go tu możemy poklikać, no już mamy 2 lochy za sobą pokonane, więc już jest można powiedzieć taki dość fajny starter pack, jeżeli chodzi o te lożki na tym wojowniku, no ale ciśniemy tutaj dalej. Także tak jak mówię, no jeżeli chodzi właśnie o ten serwer, to nawet mam takie wrażenie, że był mocniejszy. Pamiętamy Pikachu, do którego ja bardzo często się na odcinkach porównywałem, który był totalnie, no totalnym, bardzo mocnym zawodnikiem. Z tym, że właśnie Pikachu, szczerze mówiąc, grać za bardzo nie umie. U niego jedyne co tam było jego taką przewagą to ogromne ilości grzybów, które on wywalał, zresztą to widać po kamykach, że on te kopalnie ma tam jakąś bardzo daleko skipniętą, że już mu lecą pomarańczowe po 1500, w każdym razie, no jak widzicie w tym momencie już mamy od niego więcej expa, więcej golda, po prostu lepsze podstawy, także no po prostu Pikachu oprócz wydawania grzybów no za bardzo nie umie grać, w sensie no tak nie jest, no nie umie tego jakoś zoptymalizować, powiedzmy, nie, w tym sensie, także tutaj udało nam się go ominąć, no i powolutku się wspinamy. No myślę, że nawet tutaj top 1 byłoby osiągalne, gdyby właśnie nie ten in your face, no ale tu zobaczymy, może jakiś tam wleci w końcu ten nerw dla tego paladyna, na który już dużo osób wyczekuje, dzięki czemu te statystyki nie będą u niego aż takie mocne i tak dalej, no to wszystko zobaczymy, nie? W każdym razie mam taką cichą nadzieję, no ale póki co gramy swoje. To jest nasze main konto, można by powiedzieć, to jest takie moje oczko w głowie, jeżeli miałbym na czymś nie zrobić awki albo coś takiego, to na innych postaciach luz, jakoś tam bym tego bardzo nie przeżywał, wiadomo, że szkoda, no ale trudno, natomiast na wojowniku tutaj zawsze od niego zaczynam, zawsze na nim wszystko robię na tip top, żeby tutaj, wiecie, powolutku się piąć do góry, no ale dobra, z tym Valar Aukarem zobaczcie, że tam było kilka prób takich, można powiedzieć, dość bliskich, tam 8 milionów mu zostało, wcześniej było 120. Kurczę, no szkoda, bardzo duża szkoda, bo jednak te lożki, no w sensie ten lożek, no jakby on padł, to może jeszcze kolejnego byśmy też ubili, no wiadomo, paladyni są dość mocni w tej strefie mroku, zresztą no obecnie tutaj to każdy loch jest mocny, ale kurde, że mu tam zostało 8 milionów, tam jakieś było 20 milionów, co chwilę jakieś takie bliziutkie próby, no ale jeszcze jest to dość, no można powiedzieć, że nawet nie tyle nieosiągalne, tylko po prostu dość ciężkie, żeby go pokonać, ale okej, no powiedzmy, że jeszcze te 50 grzybków na niego wydamy, uda się to super, nie uda się to trudno. Aha, jeszcze zapomniałem, mówiłem na początku i w końcu tego nie zrobiłem, zapomniałem sprawdzić, czy wszystko mamy zaczarowane, z tego co widzę to tak i jeszcze musimy zobaczyć, jak tu wyglądamy z ulepszeniami, czy wszystko jest na pewno ulepszone, tu widzimy, że tak, runki są.
Tu wszystko razy 2, tutaj również mamy wszystko razy 2, z tego co widzę, ok, lecimy dalej, Maguś tak samo, runki ma git i zobaczmy jak tutaj te jego itemki, też wszystko razy 2 i lecimy dalej, tu wszystko razy 2 na zwiadowcy, w sumie zwiadowca można powiedzieć najbardziej istotna klasa, jeżeli chodzi o tych naszych pachołków i runki też ma odpowiednie, dobra, to nic nie straciliśmy, na szczęście wszystko jest tak jak być powinno, no i dobra, lecimy, szkoda jakby na przykład, nie wiem, coś nie było ulepszone, nie mieli zaczarowanej broni i przez to te 8 milionów tam nie udało się po prostu zbić, nie? Tych 8 milionów HP, które mu zostały. Teraz znowu 108 milionów, no to są takie close próby naprawdę, ale on jest ciężki. Ja pamiętam, że właśnie jest tak przeważnie, że jak tych jeźdźców zrobimy, później jak ubijemy sobie tego kolejnego, to jest chyba zwiadowca, który tam jakoś dużych problemów po prostu nie sprawia, to później niestety ten Valar Aukar to jest kolejna blokada i kolejny dużo prób wymaga, żeby go pokonać. Czyli co, może na razie go zostawimy, może jakbyśmy wbili, nie wiem, z 1-2 levele, przy okazji pachołki by się zlevelowały, to może i by było coś z tego, może byśmy tu jeszcze do niego wrócili, no ale zobaczymy. Na razie mamy Paula Terre, Paul Terra to jest mag, inteligencja 215 tysięcy, także no mocny, ale chyba jesteśmy w stanie go już tutaj ubić, przynajmniej mam taką cichą nadzieję, no co chwilę mu jakieś bliskie próby zostają, 23 miliony 27, w sumie to jak mu zostanie jakaś bliższa próba, taka powiedzmy około 20 milionów, to możemy ją zapisać i zobaczyć, czy jest to do zrobienia, no bo jeżeli zobaczymy, że tam, nie wiem, nie dali krytów albo coś takiego, no to wiadomo, że bez problemu byłby do zrobienia, ale okej, nawet nie musiałem zapisywać żadnej próby, bo udało się go pokonać. No on nam jeszcze nie dał chyba 300 milionów expa, dokładnie, dał nam dopiero 208, no ale lepsze to niż nic. I teraz zobaczmy, no Kunegunda tutaj buty ma o wiele lepsze, więc lecą do rozmontowania. I kogo my teraz mamy? Teraz mamy Spiltrenda, no i Spiltrend to jest niestety kolejny mag, na którym chyba po raz kolejny się tutaj niestety zawiesimy. U niego już jak widzicie nie ma takich prób jak u Paula Terry, że tam co chwilę 20, 25, 30, tylko tutaj no takie najmniejsze to chyba było 60, także nie jest to wcale takie łatwe do ubicia. No i niestety no tak to wygląda, jeżeli chodzi o karuzele z idolami, że niestety jeżeli chodzi o magów, no to tutaj bardzo, bardzo długo się na nich stoi. Jak jest jakiś wojownik, jak jest jakiś berserk, powiedzmy, nie wiem, tam zwiadowca i tak dalej, to jeszcze jakimiś unikami, blokami możemy go oszukać. Na maga niestety nie oszukamy, no i tutaj mag możemy zobaczyć tą walkę, że on praktycznie wszystkich dokładnie ma, praktycznie na hita, można by powiedzieć, nie? Więc no tutaj jest ciężko. Zobaczcie, że nawet zwykłymi on nas tutaj one-shotuje. Także chyba nie ma szans. Myślałem szczerze, że po tym magu będzie jakiś tam właśnie jakaś inna klasa i później ewentualnie dopiero magna, ale wygląda na to, że nie i że po prostu będziemy musieli tutaj stać. Dobra, mamy górę Olim, są te syreny, ale chyba jeszcze nie do zrobienia. Tutaj na berserku jeszcze się męczyliśmy z nimi o wiele dłużej, a tutaj jeszcze mamy wojownika, to tym bardziej, więc nie ma to totalnie sensu. Czyli lecimy do szkoły magii. Mamy tego Hagrida. Co ciekawe, bardzo dużo lochów nam się tutaj powtarza z druida wczorajszego. Nie chcę wam bardzo spoilerować, jak ktoś nie widział wczorajszego odcinka z druida, to zapraszam serdecznie, ale bardzo dużo lochów, na których na druidzie się zatrzymaliśmy, to my mamy tutaj na wojowniku i prawdopodobnie je ruszymy, no ale dobra, zobaczymy. Hagrid to jest bardzo mocny blok, to jest wojownik, który ma no tutaj 1 300 000 000 HP, więc no to jest dużo, no ale tak jak mówię, no stoimy już na nim kilka miesięcy i może faktycznie on by był do ruszenia. Jeżeli ruszylibyśmy Hagrida, to może jakieś kolejne lożki by dzięki temu padły, no ale to tak jak mówię, musimy tutaj 85 milionów tam zostało, musimy troszkę poklikać i zobaczyć, jak to faktycznie z tym Hagridem będzie. No ale tutaj zobaczcie, że wszelkie próby to tam gdzieś około 1/3 HP mu zostaje, więc można powiedzieć, że jakaś tam kwestia szczęścia, kwestia bloków, uników Kunegundy i może faktycznie by się temu Hagridowi udało coś zrobić i po prostu go pokonać. Byłoby na pewno miło, no ale no jeżeli nie, no to szkoda, nie? Ale mimo wszystko chciałbym, żeby tutaj wbić, no liczyłem nawet na 2 levele, tak szczerze, żeby może ten 448 dobić, no ale wygląda na to, że wcale to nie będzie takie proste. Chociaż znając życie, często jest bardzo tak, że jak pokonamy jednego bloka, to potem na przykład, nie wiem, 3-4 lochy nam padają praktycznie za darmo, więc na pewno byłoby to fajne, jakby teraz również się tak wydarzyło, no bo wiadomo, że w tym momencie 5 lochów to jest jeden calutki level dla nas, także no bardzo, bardzo git, no ale okej, zobaczymy, no klikamy tego Hagrida, ile my tu jeszcze na niego chcemy wydać, powiedzmy do 2400, powiedzmy jeszcze te 140 grzybów, jeżeli by się nie udało, no to trudno, to polecimy dalej, no ale liczyłem, że ta szkoła magii padnie, nie będę tutaj ukrywał, że miałem tak
taką cichą nadzieję, biorąc pod uwagę, że zobaczcie, no tam było 100 milionów, 150 milionów, także no z miliarda 300 milionów to są naprawdę bliskie próby, no ale wygląda na to, że on się tu niestety jeszcze nie podda. No to są właśnie lochy na wojowniku. To wcale nie jest takie proste, żeby to zrobić. Tutaj, no wiadomo, ten wojownik nie jest tam jakiś wybitny dla lochów, nie wiadomo jaki. Ale dobra, udało się, mamy to, super. Udało się i mamy już prawie 447 level. I teraz Hagrid, zapisujemy go oczywiście, no i lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Psyriusza Borka. Psyriusz Bork to jest mag, on chyba padnie dokładnie i mamy 447 level, super. Czyli jeszcze jeden i tak naprawdę można powiedzieć, że będę spełniony. Zręczność 662 to jest coś dla Kunegundy, plus 16, ale chyba nie będę tego dawał. Jakby dawało chociaż te minimum 20, to ok, ale plus 16 to nie ma co, trzeba by dziurę robić i tak dalej. No i mamy jakiś hełm, który Barbarowi nie da za wiele, więc po prostu lecimy dalej. Mamy teraz suworyca Snape'a. Snape chyba również będzie pokonany, bo z tego co wiem, to ten tych magów dokładnie. O tym właśnie mówiłem, że jak jednego pokonamy, to później reszta pada dość tanio. No i teraz mamy dwójka wybrańców i Ron. Okej, okay, jego też bardzo możliwe, że będziemy w stanie pokonać. On już jest tutaj mocniejszy od tych poprzednich dwóch magów, z tego co ja pamiętam, że on może sprawiać większe problemy, ale może faktycznie jeszcze by się udało coś tutaj podziałać i może faktycznie ich kliknąć. Na pewno by to było miłe, chociaż no zobaczcie, no na tamtych poprzednich magach co chwilę były jakieś próby takie bardzo bliziutkie, a tutaj najlepsze próby, jakie nam się trafiają, to jest dosłownie połowa HP, gdzie na maga no to nie jest jakieś wcale bardzo bardzo łatwe. No wiadomo, berserk by tutaj zmiótł bez problemu, no ale my jako ten wojownik, no to niestety chyba będziemy się musieli wstrzymać niestety, co jest no szkoda po prostu, ale mimo wszystko, no zobaczcie, dwójka wybrańców. No i Ron, no chyba nie ma tutaj żadnej bliskiej próby, więc tak naprawdę nie widzę praktycznie w ogóle perspektyw, żeby się udało tego magusia niestety pokonać. Dobra, to chyba, no powiedzmy, no nie, nawet w ogóle szkoda tutaj próbować dalej. Git, zrobiliśmy 3 lochy, więc łącznie już zrobiliśmy tutaj 2, tutaj 3, to 5, 6. 6 lochów, z czego tylko jeden nam nie dał 300 milionów expa, także jest to bardzo git wynik. Zostało nam jeszcze 13 piętro, Esteros, tutaj nordyccy bogowie i być może jeszcze ten Valar Raukar. Więc okej, okay, zaczynamy od nordyckich bogów. Mamy Odyna, Odyn wojownik, potężny, strasznie duży klocek, nie ma jakoś bardzo dużo HP, chociaż no prawie miliard, to jest, można powiedzieć, no dość sporo, ale mimo wszystko on tutaj siły również nie ma jakoś bardzo dużo, ale ma bardzo dużo tego pancerza, gdzie on no bije, można powiedzieć, dość sporo, a my mu nie bijemy tutaj praktycznie niestety nic, więc no będzie to ciężkie, chociaż tam widzimy już taką drugą próbę, 58 milionów, więc no może i by się udało, jakbyśmy tutaj trochę poklikali. No popróbujemy, no to już jest wiadomo, taki etap gry, gdzie tych lochów nie zostało nam za wiele, więc jak tutaj jest jakaś możliwość ubicia któregoś lochu, no to ja chętnie sobie z niej skorzystam. No ale zobaczmy, no tak jak mówię, tutaj jest naprawdę wymagane bardzo dużo szczęścia, bo mimo wszystko ten wojownik no stawia duży opór. On tutaj ma boki po 37 tysięcy, czyli no prawie tyle, ile my mamy HP. A nie, dobra, nieważne, HP to my mamy więcej, Barbar ma tyle HP, co on ma boków. Więc no tutaj tak samo, no 330 tysięcy w HP, 76,5 siły, tak jak mówiłem, także no jest potężnym zawodnikiem i zazwyczaj tutaj na nim również są blokady, więc no biorąc pod uwagę, ile ja już mam tych postaci na, można powiedzieć, dość podobnym etapie, to one mniej więcej idą tak samo z tymi lochami i wiem mniej więcej, gdzie tutaj się zatrzymujemy na dłużej, gdzie jesteśmy już w stanie coś kliknąć i tak dalej. Chociaż tak jak mówię, no na tym wojowniku już lochów nie klikaliśmy bardzo długi okres czasu, więc no myślałem szczerze, że może i w każdym lochu coś ruszymy. No i w zasadzie się bardzo nie pomyliłem. No wiadomo, tam ta Góra Olimp to jest jedyna rzecz, której nie ruszyliśmy, no ale to się nie ma za bardzo co dziwić. No i teraz ten Odyn wydaje się, jakby miał być nie do ruszenia, ale jeszcze troszkę go tu poklikamy. Powiedzmy, w sumie to już sporo grzybów poszło, tak jak patrzę, ale powiedzmy, że jeszcze no ze stówkę, nie? Do 2050 powiedzmy na niego. Jeżeli się nie uda, to lecimy dalej. Zostanie nam jeszcze Esteros. W Esterosie mamy maga, może i tego maga by się udało pokonać, byłoby na pewno miło. No i jeszcze będziemy mieli tamto 13 piętro, które może też uda się pokonać, bo ono też nie jest jakoś tam bardzo, bardzo ciężkie do ubicia, no nie? Chociaż tam ostatni to jest mag, no to wiadomo, że na wojownika to będzie trudny przeciwnik, no ale cała reszta jakichś tam zwiadowców, wojowników
przeciwników może i by się udało pokonać. Zobaczymy. Ale okej, teraz tam mamy 160 milionów zostało. Także no te próby można powiedzieć, że no niektóre fajne, niektóre mniej fajne. Zazwyczaj do połowy HP mu zbijamy, więc to już jest taki, można powiedzieć, spoko wyczyn. Także no myślę, że jakby tutaj Kunegunda poszalała, jakbyśmy my trochę poblokowali, to może i by była szansa na ubicie go. No ale nie wiem, dobra, powiedzmy jeszcze te 50 grzybów, to 2000. Jeżeli się nie uda, to lecimy dalej. Chyba nawet nie ma sensu tu do niego wracać, nawet jakbyśmy wbili jeszcze z jeden level, dlatego że no u niego nie było takich prób jak tam u tego paladyna w Hemoridorze, gdzie tam zostało dosłownie, nie wiem, 8 milionów HP i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że mija się to po prostu z celem, żeby tu wracać. No myślę, że w kolejnym odcinku z tego wojownika, czyli pewnie za jakiś miesiąc albo nawet dłużej, już on będzie do zrobienia, no ale w tym momencie jeszcze nie jest. Dobra, lecimy do Esterosu. W Esterosie mamy maga Bahor Despota Joffrey. No i zobaczmy, z tego co pamiętam, to teraz jest mag, później jest zwiadowca, którego raczej szybko pokonamy. No i później jest znowu mag, który jest bardzo podobny do tego, więc może i byśmy tutaj trzech pokonali przy dobrych wiatrach, no ale tu na razie nie ma co strzelać, tylko musimy po prostu to zrobić. Chociaż widzimy, że tutaj co chwilę jakieś próby takie fajniejsze są, więc może i faktycznie byłby do zrobienia ten loszek. Wiadomo, że to jest mag, no stoimy już na nim bardzo długo. Przerąbani są ci magowie, powiem wam szczerze. Przerąbani są dlatego, że no tak jak na berserku robimy, to już wspominałem, zresztą robimy ich bez problemu, tak każdą inną klasą dosłownie na tych magach stoimy, męczymy się z nimi, są dla nas blokami dużymi, także no w tej strefie mroku naprawdę ci magowie są przerąbani. No ale to wszystko wynika z tego, że strefa mroku polega na tym, że ci przeciwnicy mają bardzo dużo HP, więc jakby no jak dostaniesz takiego maga, który cię niemalże one-shotuje i jeszcze on ma dodatkowo bardzo dużo HP, no to wszyscy widzą jak to właśnie wygląda. Chociaż zobaczcie, tam była próba 9 milionów, potem kolejna jakaś bliska, także no nie jest faktycznie do zrobienia. Myślę, że jest tutaj w stanie coś, jesteśmy w stanie coś zadziałać z nim, no ale zobaczymy. Póki co 240 milionów, 180 milionów, 260, no nie mam pojęcia. Myślę, że ile my chcemy jeszcze na niego wydać? No na pewno dużo, bo jak jego pokonamy, to tak jak mówię, odblokuje nam zwiadowcę, odblokuje nam potem maga, których prawdopodobnie pokonamy, jeżeli on by tutaj padł, więc no powiedzmy, że jeszcze do 1600, zobaczymy, jeżeli się uda w te 200 grzybów, to spoko, jeżeli nie, to może jeszcze coś tu poklikamy. No bardzo bym chciał ten 448 level dobić, to nie będę ukrywał, zależy mi na tym, no ale nie wiem, zobaczymy. Zostaje nam tak naprawdę tylko 13 piętro, oprócz tego Esterosu, no i ewentualnie ten Valar Aukar, ale tego Valar Aukara to my raczej nie ubijemy. Wydaje mi się, że nie ma na to szans, chociaż no próby były bliskie, więc może to podlewelowanie coś tam da. No ale dobra, no zobaczymy. Okej, teraz jeszcze w ogóle jedna sprawa, jak nam zostanie u niego jakaś bliższa próba, gdzie, tak jak mówię, no będzie tam powiedzmy miał z 50 milionów HP czy coś takiego, to ja tą walkę powinienem w sumie zapisać i sprawdzić jak to tu wygląda, bo tak jak mówię, z magami to jest dość proste do przewidzenia, więc tutaj jak mu zostanie, chociaż zobaczcie, no dobra, powiedzmy, że ta próba, on ma tu w ogóle 454 miliony HP, więc to jest sporo, no i dobra, zobaczmy jak to tu wyglądało. Barbar krytyk, tutaj zwykły, więc tu zabrakło, okej, kryta dostał, tutaj krytyk. Tutaj też krytyk, ok, więc to bez tragedii. Kunegunda bez krytyka. Tutaj drugi krytyk, ok, czyli dwa krytyki, można powiedzieć, że zmarnowane. No i my tutaj, no i my dostaliśmy dwa kryty. Jakbyśmy dostali zwykłego, to może jeszcze jeden hitek byśmy byli w stanie ustać. No on jest do zrobienia, no widać, szanse są na niego, nie? Ale kurczę, żeby to tak się idealnie zgrało, żeby on za bardzo krytyków nie ładował, a my żebyśmy dużo, no to jest ciężkie do uzyskania. Ciężko taką próbę faktycznie wylosować, no ale dobra, no próbujemy. Jeżeli się nie uda w te 600 grzyb, do tych 200 grzybów, w sensie te 1600, to może wejdziemy do tego 13 piętra, coś tam porobimy, jeszcze się do niej wrócimy. Dobra, udało się. Nie ma co, ja tu narzekam Marudza, okazuje się, że udało się ją pokonać i lecimy dalej. Teraz mamy dokładnie zwiadowcę, plecak jest pełen. Co my tu mamy? Nie mamy już w ogóle rozmontowań, więc tak, te dwa itemki sobie na razie tutaj sprzedam i zostaniemy tak. Czy ja w ogóle mogę dzisiaj? Nie, tą tarczę cały czas trzymam, bo ona jest warta 10 baniek. Czekam aż tutaj wiedźma będzie chciała broni, ale niestety nie da rady. Przynajmniej póki co, także ok. No i dobra, teraz mamy tego zimnego do rania. Dokładnie to co mówiłem, on jest zwiadowcą, więc padnie równie szybko, więc zostawiamy tutaj na boku, no i lecimy dalej. I teraz mamy Brigitte, która jest magiem, ale bardzo dużo osób mówi, że ta Brigitte
Dokładnie, że ta Brigid jest prostsza nawet od tego maga pierwotnego, więc w sensie pierwotnego, tego dziesiątego. Także to co mówiłem, zobaczcie, no dosłownie kilka grzybów i padło i dosłownie no troszeczkę nam brakuje już nawet zawki, wydaje mi się, żebyśmy wbili ten 448 level. Ale zostaje nam jeszcze 13 piętro. Tylko tak, teraz tutaj mamy, nie mamy już w ogóle miejsca w ekwipunku. Także chyba będę musiał, no powiedzmy, że te dwie rzeczy sprzedam. I tak dzisiaj rozmontowania wykorzystaliśmy na full. Te sobie zostawię, bo tutaj to od razu zmienię wygląd na taki, jaki powinien być. I sobie po prostu jutro je rozmontuję. Dobra, czyli tak, teraz mamy bałwana i wilk cienia. Bałwan i wilk cienia to jest wojownik. Mocny wojownik, chociaż zobaczcie, że bliskie próby jakieś tam na niego są. I padł. Wow, to ja nie byłem świadom, że my tak dużo tego Esterosu zrobimy faktycznie. Dobra, bałwan i wilk cienia od razu zapisujemy. Kurde, ja myślałem, że on nas tu zablokuje na dłużej. A tu zobaczcie, padło i teraz mamy kogo? Teraz mamy czerwoną demonikę, to jest zwiadowca. Ona chyba też padnie z tego co widzę. Tylko tutaj jakieś więcej uników i tak dalej z naszej strony, jakieś bloki. I ona chyba również padnie. No i potem 15 to jest... nie pamiętam kto w sumie, 15 to jest chyba wojownik. Więc na 15 to już się na 100% zablokujemy. Ale kurde, ta demonika jak najbardziej jest do zrobienia, biorąc pod uwagę, że to jest zwiadowca. Ci zwiadowcy nie są jacyś bardzo mocni w tym w sensie w Esterosie, w ogóle w tej strefie mroku. Zazwyczaj zwiadowcy to nie są bloki, najczęściej to są właśnie wojownicy albo magowie. Więc wydaje mi się, że i tą czerwoną demonikę będziemy tutaj w stanie kliknąć. Okej, kurde, to my zobaczcie, zrobiliśmy więcej niż tak naprawdę zakładałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż tutaj ta demonika, no póki co stawia opór, 6 milionów HP tam zostało. No to ona jest do zrobienia, chyba jest, takie mam przeczucie, że faktycznie będziemy mogli ją tutaj kliknąć. No i teraz pytanie, ona nam da 300 milionów expa, w 13 piętrze nie wiem czy coś zrobimy. Mam taką nadzieję, ale zobaczymy. Więc pytanie, czy w ogóle jest sens wracać do tego Valar Okara i tam próbować coś wbijać, jeżeli on nam nawet nie da jednego, w sensie nie da nam kolejnego levela. Chyba mija się to z celem, więc chyba po prostu sobie tego Valar Okara odpuścimy, ale dobra, na razie musimy tą demonikę pokonać, to jest w ogóle taki priorytet dla nas, żeby to zrobić, także klikamy, ile my chcemy na nią wydać, powiedzmy, a dobra, nieważne, nie było tematu, mamy jakąś rózgę, rozrzut nie jest jakiś wybitny, ale kurde, plus 95, no to jak najbardziej zamienimy, tutaj zobaczcie, parę leveli i znowu ta rózga do wymiany, jak to ma, można powiedzieć, miejsce na magach, więc okej, runkę zamieniamy, jaki tu jest w ogóle rozrzut, no rozrzut mamy lepszy, no ale te prawie 100 średnich wiadomo, że swoje robi. Ulepszymy ją od razu razy dwa i sobie odzyskamy klejnot, cyk. Zrobimy tak, tu jeszcze też z tymi klejnotami jest różnie. Trochę mają czarnych, trochę pomarańczowych. Także no mówię, z tymi klejnotami ja się najbardziej skupiam na swoich postaciach, a potem będę kombinował z innymi. Dobra, więc tak, czerwona demonika pokonana. No i teraz mamy tego Briana. No i Brian jest już no na ten moment nie do zrobienia. Nie wiem ile tu by musiało siąść uników ze strony Kunegundy, jakichś bloków, żeby faktycznie on był do zrobienia. To zapisujemy, zobaczcie ile my dzisiaj lochów zrobiliśmy. No na każdej postaci, z której nagrywamy ten odcinek z legendarnej, powiedzmy, jest ogromny progres, także no jestem pod dużym wrażeniem. No i okej, lecimy. Teraz mamy Anioła Apokalipsy Alexa. To jest wojownik. No i zobaczmy, czy my z nim jesteśmy w stanie tu coś podziałać. Więc tak, nawet jeżeli pokonamy w 13 piętrze nawet dwóch, co jest ciężkie, to byśmy mieli... no to w sumie jakbyśmy pokonali dwóch i jeszcze tego Valar Okara, to może i by było, byłaby szansa na jakiś tam level, albo bardzo byśmy się zbliżyli do tego levela, więc to by było na pewno ok. Z tym, że no musimy to zrobić, a wydaje mi się, że to nie będzie wcale takie proste. Chociaż dobra, udało się pokonać, super. I nie wiem, czy nawet Kunegunda tam nie skończyła, ale to sobie oczywiście obejrzymy na samym końcu odcinka. I teraz tak, mamy jakąś klatę. Dla Barbara minus 29, no to nie ma sensu. No na razie zostawimy to jedno miejsce, szkoda sprzedawać więcej, bo jednak się troszkę tego kryształu zmarnuje. Dobra, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy hakera Jana, który również jest wojownikiem. No i zobaczmy, czy my tego hakera Jana jesteśmy w stanie pokonać. 17 to jest chyba wojownik, 18 to jest zwiadowca bodajże, 19 chyba woj, 20 mag, ale to się mogę mylić, bo totalnie nie pamiętam jak to tam idzie faktycznie, więc jakby co, to po prostu najwyżej pomyłka nastąpiła. Ale okej, no tego hakera Jana no popróbujmy. On jest na pewno mocny, bo kojarzę, że się na nim blokowałem dość często, ale czy my jesteśmy go w stanie pokonać, no chociaż no nie wygląda to za bardzo, tak szczerze, jakoś tutaj chyba... No zobaczcie, no my mu tu rzadko kiedy zbijamy więcej aniżeli dosłownie ćwiartkę HP.
Tak, że chyba w sumie się sobie to olejemy, nie ma sensu, na kolejnym odcinku przynajmniej będzie co robić, a jeszcze wrócimy do tego Valar Aukara i powiedzmy, że wydamy na niego do 1100 grzybów. Wbiliśmy dwa levele od ostatnich prób, także tutaj też pachołki się wzmocnili, my troszkę się wzmocniliśmy, także biorąc pod uwagę, że mu tam zostawało co chwilę 8 milionów HP, 50, 20 i tak dalej, to może będziemy go w stanie pokonać, więc powiedzmy, że 200 grzybków jeszcze na niego, na sam koniec odcinka już mamy prawie pół godziny, więc długo i będziemy sobie oglądać walki i po prostu kończyć ten odcinek. No progres został zrobiony ogromny, wbiliśmy tak naprawdę dwa levele, nie pamiętam z którym zaczynaliśmy standardowo, nigdy nie pamiętam, ale chyba mieliśmy 446, chyba początek 446, czyli wbiliśmy jakoś 2,5 levela, na to wychodzi, ale okej, no ile byśmy nie wbili, to progresik bardzo fajny i w tym momencie mamy chyba top 2 level na serwerze, biorąc, pomijając in your face'a oczywiście, no to chyba na to wychodzi, ale zaraz się jeszcze tam porównamy do reszty, zobaczymy jak tam, wiadomo, że berserki mają na pewno więcej lochów zrobionych, to jakby nie ulega wątpliwości, no ale to jest właśnie ta gra, to jest to, co nam uratowało tego expa na tym serwerze. To jest ta nasza przerwa z lochami między poziomem właśnie 400 a 420, gdzie robiliśmy tylko awkę, robiliśmy ją pod expa i w tym momencie właśnie wyprzedziliśmy na przykład takiego Pikachu z expem, który na stop te lochy tam klikał ten enter non stop bez przerwy i tak dalej, także no po prostu dzięki temu sobie tą przewagę wyrobiliśmy. No a staty, no to nie mam pojęcia, no idziemy w tego golda od 420 poziomu, więc no nie wiem, czy oni po prostu zaczęli iść w expa, może tam w niektóre dni, żeby próbować dogonić tego naszego expa, czy coś, no nie mam pojęcia, w każdym razie no jak widzicie regularna gra i tak dalej i powolutku rośniemy w siłę. Dobra, widzimy, że tu w ogóle nie ma żadnych bliskich prób, tak jak były lepsze wcześniej, jak mieliśmy dwa levele mniej, tak teraz nie ma prawie wcale, ale mimo wszystko poczekajcie, no może jeszcze te 70 grzybów, do 1050 niech będzie i po prostu sobie zakończymy to klikanie. I tak dzisiaj zrobiliśmy bardzo, bardzo fajny progresik, także ja osobiście jestem zadowolony. No ale jeszcze taką wisienkę na torcie postawić, żeby właśnie tego Valar Aukara pokonać, no to byłoby na pewno super. No ale okej, próbujemy, zobaczymy jak to nam tu wyjdzie. Jeszcze 25 grzybków. No bardzo często w takich ostatnich grzybach lubi paść coś. Bardzo często jak mówię, że dobra, jeszcze 20 grzybów, używamy 5 i pada. No ale tu wygląda na to, że chyba niestety się to nie stanie. Ale okej, będzie kontencik na kolejne odcinki właśnie z tego wojownika. Dobra, jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o ten nasz level? No właśnie, no mamy top 2, a nie, tu jeszcze Netratox widzę, że jest. Netratox to chyba w ogóle cały czas idzie w expa, chociaż no tutaj ma 23,5 tysiąca, więc ile on ma? Plus minus, no tak powiedzmy, no 1,5 tysiąca podstaw mniej, no to i nie dużo i nie mało, nie? Tak średnio. Ale dobra, w tym momencie mamy top 2 level na serwerze, można to śmiało powiedzieć, bo mamy tutaj więcej expa od Netratoxa, więcej od Keromero, no i mniej oczywiście od In Your Face, ale In Your Face ma w ogóle 1,5 levela przewagi nad nami. Najlepsze staty, najlepszy level, no gość jest w ogóle totalnym kozakiem. No ale okej. Dobra, lecimy sobie do oglądania tych loszków i zaczynamy od upiorny jeźdźca jeźdźcy. Zobaczmy jak to tutaj wyszło. No Barbar nie zrobił za wiele, Maguś powiedzmy, że też nie za wiele, ale coś tam się udało. No i Kunegunda mu zbiła praktycznie 400 milionów HP. Także no bardzo dużo, no ale to nie wystarczyło, bo jeszcze my tutaj musieliśmy jakimiś blokami dokładnie jakieś tu krytyki z naszej strony widzimy. On nam w sumie jakoś bardzo dużo nie bije, to też ciekawe, 72 miliony, no dużo bloków zrobiliśmy, no ale się udało i udało się tego upiorny jeźdźcy pokonać. Potwór w jeziorze, zwiadowca, tak jak mówię, no zwiadowcy tutaj za bardzo nie, jakiegoś tam oporu nie stawiają. Barbar zrobił, można powiedzieć, sporo. Maguś, no dwa zwykłe, więc nie jakoś dużo. Kunegunda zbija też ponad 125 milionów dokładnie, no i my mieliśmy do zbicia 375, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o tych zwiadowców, no to tutaj raczej na luzie, chociaż no wiadomo, wygląda na to, że za dużo uników nie robił, bo tutaj zobaczcie, że wchodzą te ciosy, no i na koniec 140 milionów cios, także kozak. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz tego Paula Terre, no Barbar zrobił, powiedzmy, co miał zrobić. Maguś nie zadał kryta, co ciekawe. Kunegunda zadała, no i teraz ustaliśmy jeden cios i okej, to było kluczowe, żeby ten jeden cios ustać, drugiego kryta machnąć, no i tego Paula Terre udało nam się pokonać. Lecimy dalej, Hagrida. Barbar coś tam zrobił, ćwiarteczkę, ale zrobił. Maguś widzę, że za wiele nie zrobił, dwa zwykłe ciosy. No i Kunegunda, okej, zobaczcie, Kunegunda też wcale jakoś tam bardzo dużo nie zrobiła. Zostało nam do zbicia prawie 900 milionów HP.
tutaj właśnie temu Hagridowi. No ale kto nie zbije jak nie my, tak? Jak nie nasz potężny wojownik. Także udało się, z tego wynika, że się udało po prostu go pokonać. No ale zobaczmy, w jakim stylu to było zrobione. No bo tutaj tych bloków musiało siąść od groma. Chociaż zobaczcie, że on nie bije nas jakoś mocno, nie? Mimo że tej siły ma więcej, to tutaj jakieś hitki po 28, 26. No co prawda mu tu kryty nie wchodzą, na całe szczęście dla nas. No i teraz jakaś seria bloków musiała wejść. No to była bardzo szczęśliwa próba, biorąc pod uwagę, że Kunegunda za wiele nie zrobiła. No i na koniec dwa kryty po 130, 145 milionów. Potężne, no i okej. Siadło, no i dobra, teraz mamy Psyriusza, Borka, zobaczmy. No Barbar coś tam zrobił, Maguś też coś tam zrobił, Kunegunda powiedzmy, że też. No i zobaczmy tutaj my, jak wyglądaliśmy my w akcji. Jeżeli są tacy magowie, co nas tam one-shotują, to można obejrzeć całe te walki, ale tutaj z nim, jak widzisz, ta walka troszkę trwa, także nie chcę tutaj przedłużać. No ale też ledwo, bo ledwo co prawda. No ale udało się go pokonać. Ze Snape'em było bardzo podobnie, wydaje mi się. Barbar również tam jakoś bardzo dużo nie zrobił. Maguś tu co ciekawe. No nie, okej, okay. Myślałem, że jeszcze trzeciego kryta zada, ale też jakoś bardzo dużo nie. Okej, okay, Kunegunda sporo zrobiła tym razem. Więc jak na maga to jest jak najbardziej ok. No i my teraz 105 milionów HP, 71,5. No i udało się go pokonać. Lecimy dalej, no i teraz zobaczmy, jak to wyglądało w tym Esterosie, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawi. Tu w ogóle zobaczcie, dwa zwykłe hity Barbara, dopiero trzeci krytyk. Ale tutaj długo ustał, aż 4 ciosy zadał, więc to plus. Maguś tu widzimy, że krytyk, drugi też krytyk, także ok. No i teraz Kunegunda zwykły, co ciekawe. Kolejny to krytyk, no i no, nie bił z dużego rozrzutu ten mag, nie? I też nie dawał krytów, przez co nasi pachołkowie mogli jakoś tam, można powiedzieć, fajniejszej ilości tych obrażeń zadać. No i tak samo my, zadaliśmy 3 ciosy, z czego 2 to były kryty. No i tutaj minus 1 600 000 i udało się również go pokonać. Zimny drań, no to tutaj no Barbar już zrobił dużo, Maguś powiedzmy, że też. No i tutaj Kunegunda, zobaczcie, 200 milionów mu tam zbiła prawie. Także no mówię, z tymi zwiadowcami to tu raczej problemów większych nie ma. Chociaż jakby tu zrobił unik i nam kryta, no to wiadomo, różnie by to mogło być. I okej, zobaczmy z tą Brigid, jak to wyglądało. Tutaj krytyk ze strony Barbara, drugi już zwykły i niestety tylko 2 zadał. Maguś krytyk, więc spoko. No ale zobaczcie, no ta Brigid ma zaledwie niecałe 300 milionów HP, gdzie tamten pierwszy mag miał chyba 450 milionów. Więc no tutaj zdecydowanie jest różnica w tym HP. No i dlatego właśnie po tam chyba, nie wiem, jednym czy dwóch grzybach udało się ją pokonać. Dobra, lecimy dalej. Mamy tego bałwana i wilka cienia i zobaczmy, jak to wyglądało. To niestety wojownikowi się nie udało za wiele zrobić, Barbarowi. Maguś 2 fajne kryty, więc spoko. No i tutaj Kunegunda zbiła mu 200, bodajże 50 milionów, także sporo. No i teraz zostaliśmy my, no wiadomo, tutaj akurat mu będziemy bić sporo, bo mamy o 6 tysięcy, no o 5,5 powiedzmy, więcej tysiąca siły, aniżeli on. HP ma oczywiście mniej, no ale to wiadomo. No i on tutaj nas jakoś bardzo nie bije, natomiast no, w sumie my też tutaj się popisaliśmy, cios za 14 tysięcy, no ale potem krytyk za 84. No i siadło. Dobra, zobaczmy z tą demoniką, bo ona też w sumie stawia jakiś tam opór, mimo że był to zwiadowca. Barbar no za dużo nie zrobił, ale za to Maguś 2 piękne krytyki. No i Kunegunda, no Kunegunda też swoje zrobiła. Kunegunda dzisiaj praktycznie w każdej walce mniej lub więcej HP zabierała, więc jakby nigdy nie było tak, że nie zrobiła praktycznie nic. Także to trzeba Kunegundę pochwalić. No i my tutaj zobaczcie, jeszcze udało się 102 miliony, udało się jeszcze zablokować, no i 111 na koniec i siadło. No i na koniec Anioł Apokalipsy Alex. Barbar nie zrobił prawie nic, tutaj Maguś też praktycznie nic nie zrobił. Aha, i okej, okay. I mamy Kunegundę, która no zbiła mu praktycznie całe HP. To mogę wam w sumie, jeżeli komuś się nudzi, policzcie sobie, ile Kunegunda zrobiła uników w tej walce i możecie napisać w komentarzu. Widziałem, że wczoraj liczyliście, także dzisiaj też możecie policzyć. No bo no praktycznie no nie zadał jej żadnych obrażeń, więc tutaj same uniki były. Także no właśnie to jest fajne w Kunegundzie, nawet jak gramy tym wojownikiem, że nawet nie musimy walczyć z tym Aniołem Apokalipsy. Także no tutaj Kunegunda power, można by powiedzieć. Także super, że się udało. No i git, i mamy fajny levelik. Fajnie tutaj porobiliśmy, fajny progresik. Także ja osobiście jestem zadowolony. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to przypominam o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. W przypiętym komentarzu i opisie są linki. I przypominam, że na Twitchu dzisiaj będzie live o godzinie 18. Także jeszcze raz, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!